Tramwaj kierunek Nowy Dwór. To nowa trasa autobusowo-tramwajowa, która powstaje właśnie we Wrocławiu. A jak postępują prace? O tym w tym materiale. Zaczynamy! Witam Was tutaj, Czysi Czama Wznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Okiem Wznosza. Znajdujemy się dzisiaj w Nowym Dworze, gdzie powstaje właśnie pętla tramwajowa autobusowa Nowy Dwór. Jest to oczywiście osiedle w Wrocławiu, a sam Wrocław jest dosyć ciekawym miastem. Tak w dużym skrócie, jest to trzecie miasto pod względem liczby ludności w Polsce po Warszawie i Krakowie, bo mieszka tutaj 674 tysiące mieszkańców. Jego powierzchnia to 292 km2 i znajduje się bezpośrednio nad Odrą i czterema jej dopływami. Z ważnych elementów to jest to, że został założony w X wieku, a prawa miejskie ma od 1214 roku. I w ten sposób się tutaj rozwija. Natomiast my dzisiaj zobaczymy, jak ten rozwój właśnie wygląda. Czyli bezpośrednio w Nowym Dworze. Który Nowy Dwór został włączony do granic Wrocławia w 1928 roku. A stacja kolejowa, którą za chwilę zobaczycie, znaczy przystanek kolejowy, bo stacja była kiedyś, teraz jest przystanek kolejowy i powstała w 1889 roku. Mocno się zmieniła, jest o wiele mniejsza, są mniejsze perony, a co najważniejsze, cały czas funkcjonuje i z niej będzie bezpośrednie dojście do tej pętli autobusowo-tramwajowej. Mógłbym powiedzieć o wiele więcej informacji o tym przystanku kolejowym, ale powiem tylko i wyłącznie jeszcze w skrócie, że w 2017 roku korzystało z niej mniej więcej 300 do 500 pasażerów na dobę. Teraz to się dosyć mocno zmieni i pewnie już się zmieniło, kiedy oczywiście zostanie oddana do użytku cała ta pętla tramwajowa-autobusowa. Pętla, jak widzicie, jest już prawie na ukończeniu i w tym miejscu powstaje właśnie P plus R, gdzie będzie można na spokojnie zostawić swoje samochody i przesiąść się do komunikacji miejskiej, aby dojechać wygodnie i całkiem szybko do centrum miasta. Jak widzicie, są tutaj dwa tory, dwa perony dla przystanków tramwajowych, jak i również dwa perony dla przystanków autobusowych i w ten sposób to powstaje. Teraz powiedzmy trochę więcej informacji o samej pętli, a za chwilę powiem więcej informacji o samej tej 7-kilometrowej trasie TAT. Bo trasa TAT to jest trasa tramwajowa, autobusowa i w tym miejscu się kończy ta trasa wspólna. Na poprzednim odcinku trasa jest cały czas wspólna dla torowiska tramwajowego i dla buspasa, który jest na nim wyznaczony. Natomiast w tym miejscu znajduje się pętla. Tu jest przystanek dla wysiadających, a następnie tory skręcają z rozjazdem właśnie w tym miejscu jeszcze jednym kolejnym, tak aby tramwaje na spokojnie mogły tutaj zostawić sobie no nawet do trzech torów, trzech tramwajów w tym miejscu, aby mogły po prostu stanąć. Docelowo na razie wiemy, że tutaj będą kończyć dwie linie tramwajowe swoją trasę, 13 i 23, przy okazji też się zmieni numeracja, o czym powiem trochę później w materiale. Po prawej stronie widzimy przystanek tramwajowy, który tutaj właśnie będzie się znajdować, po lewej stronie właśnie, znaczy po tej torze, po tym torze, którym jedziemy, widzimy drugi tor odstawczy. Następnie to wszystko się zjeżdża w jedną całość i stąd już jedziemy bezpośrednio po torowisku tramwajowym, skręcając w prawo w kierunku centrum Wrocławia. No dobrze, to teraz powiedzmy trochę więcej o samej pętli. Pętla oczywiście ma też w środku taki trochę mini park tutaj znajdujący się, który za chwilę ponownie zobaczycie. Natomiast zanim o tym, to może o tych nowych liniach tramwajowych. Tu widzicie linię 13, która będzie właśnie kursować. To jest nowa linia tramwajowa, która się całkowicie zmieni. I linia 23, która będzie trochę wydłużona i trochę ze zmianą trasy. Co ważne, co do linii tramwajowych, zmieni się numeracja mniej więcej na terenie całego Wrocławia ponownie, tak aby można było poukładać te numerki po kolei. Nie było numerków typu 30, tylko żeby wszystkie cyferki były po kolei i żeby po prostu one trochę by miały większy sens. Przynajmniej taka jest argumentacja urzędu wrocławskiego i w ten sposób to będzie właśnie wszystko funkcjonowało od wprowadzenia nowego rozkładu jazdy, czyli bezpośrednio od 3 września, bo też 3 września cała trasa tramwajowa zostanie oddana do użytku. Natomiast przejdźmy się teraz nad całą pozostałą częścią tej trasy, po której już po części jeżdżą autobusy, samochody, a nawet tramwaje. Bo ona jest realizowana etapami, pierwotnie się zaczęła dosyć dawno temu, a teraz widzimy jej efekty. Na przykład ten odcinek, który teraz widzimy, jeszcze nie został oddany do użytku i nie korzystają z niego ani autobusy, ani tramwaje. Ale wróćmy do tego, jak to wszystko w tym miejscu powstawało, bo całkiem to się dawno zaczęło. Pierwotnie została podpisana umowa na budowę pierwszego odcinka trasy w lipcu 2019 roku i ten odcinek został oddany do użytku dużo, dużo później, bo z tego co widzę, w sierpniu 2021 roku został oddany pierwszy odcinek blisko 2-kilometrowej trasy. Następnie w kolejnych latach
Były umowy i rozpoczęcia budowy bezpośrednio na kolejne odcinki, które się działy. Była też rozbiórka wiaduktu nad ulicą Smolecką i następnie doszliśmy do momentu, kiedy został właśnie rozpoczęty ostatni odcinek, który widzimy w tym momencie. Czyli w lutym 2022 roku rozpoczęła się ta inwestycja. Ten odcinek ostatni na tej całej trasie TAT i ten odcinek też kończy i wieńczy całą trasę, która ma właśnie zostać oddana do użytku na nowy rok szkolny. Nowy rok szkolny właśnie się zaczyna dokładnie 3 września ma już on funkcjonować. Dokładnie właśnie tak jak powiedziałem, 3 września będzie już funkcjonować, a rok szkolny się zaczyna dzień później i zależy się oczywiście tam od szkoły, jak to jest poukładane. Natomiast ważne jest to, że jak widzicie, kolejny odcinek tej trasy, który teraz widzimy na ekranie, właśnie powstaje. I co ważne, sama trasa to nie tylko i wyłącznie budowa właśnie trasy tramwajowej autobusowej. To również przebudowa całych ulic w tym ciągu, jak również budowa nowych dróg rowerowych, przebudowa wszystkich przystanków autobusowych czy tramwajowych właśnie budowa, jak i również nowe wiaty, nowe śmietniki i cały nowy układ drogowy wraz z nowym elementem zielonym. Mnóstwo nowych drzew pojawiło się, właśnie ten mini park w Nowym Dworze też jest jego fragmentem, a sam Nowy Dwór, z ciekawostek mogę powiedzieć, że jest w granicach miasta od właśnie 1928 roku, pierwotnie to była wieś, a w samym Nowym Dworze mieszka ponad 16 tysięcy mieszkańców na 2017 rok, więc bym powiedział, że całkiem dużo i całkiem potrzebna jest ta linia tramwajowa, która tutaj będzie funkcjonować i jeździć mniej więcej co 6 minut tramwaj w tych dwóch różnych kierunkach. Co 6 minut, bo każda linia będzie funkcjonować tutaj co 12 minut będzie jeździć, tak aby były razem skoordynowane, będą jeździć właśnie co mniej więcej 6 minut i w ten sposób będzie cały Wrocław tutaj się opierać na tramwajach. Oczywiście autobusy pozostaną, bo to jest trasa wspólna dla tramwajów i autobusów i tak to będzie funkcjonować. Właśnie w tym miejscu widzimy też wjazd na trasę TAT dla autobusów pośrodku ulicy, jak i również kolejny P plus R, który powstał w tym miejscu. Co do nazw przystanków, które widzicie na ekranie, które się pojawiają w międzyczasie, ja je pokazuję mniej więcej tak jak mam przy przystankach, które jeszcze nie powstały, to nazwy, które znalazłem po prostu w internecie na nowych trasach tramwajowych. Natomiast przystanki, które aktualnie się nazywają inaczej niż planowane po oddaniu do użytku, nazywają się, jak teraz się nazywają, żeby po prostu nie robić jakiegoś większego zamieszania. Wiem, że przystanki chyba najprawdopodobniej zmienią swoje nazewnictwo wraz z oddaniem do użytku nowej trasy, bo na przykład mamy tutaj przystanek Nowy Dwór. Tutaj może być dosyć mocno mylący, bo sama pętla tam, którą widzieliśmy, będzie się nazywać Nowy Dwór P plus R, a tu mamy przystanek Nowy Dwór, więc aby nie było tych elementów mylących, to nie powinno się tak samo nazywać. Jak widzicie, po tej trasie już jeżdżą autobusy, bo bezpośrednio tego zakrętu, gdzie trasa skręcała i ujęcia zona też skręcały, trasa jest już oddana do użytku i autobusy w tym miejscu jeżdżą. Oczywiście tramwaje nie jeżdżą, bo to jest odcinek bez pętli przy tamtym P+R, który widzieliśmy przed chwilą. Natomiast tutaj autobusy już po tym buspasie mogą jeździć, chociaż z tego co wiem, były na początku problemy, że autobusy jeździły dłużej nową trasą niż pierwotnie starymi trasami. Na szczęście, z tego co wiem, sytuacja już się raczej poprawiła, a jeśli się mylę, to oczywiście dajcie mi znać w komentarzach, czy jeżeli sytuacja cały czas nie jest najlepsza. Wiem też, że wszystkie autobusy, które właśnie nie są na buspasie, na razie nie mają jeszcze mają problemy właśnie, jeżeli chodzi o przystanki, bo są ustawione wzdłuż całej tej trasy przystanki tymczasowe, przynajmniej jak jeszcze jeździłem, tak to wyglądało, że były przystanki tymczasowe poukładane na trawnikach, na ścieżkach rowerowych. Przez to trochę to dziwnie wyglądało, że nowa trasa, przystanki tymczasowe, ale domyślam się, że po prostu jeszcze całkowicie się nie zmieniła tutaj od granicy ruchu, jeśli o nowe linie tramwajowe i autobusowe, dlatego też to jeszcze w ten sposób wygląda. Co ważne, zmiany numeracji będą nie dotyczyć tylko i wyłącznie linii tramwajowych, również linie autobusowe będą zmieniać swoją numerację. I tutaj już widzimy kolejny odcinek, gdzie mamy właśnie kolejny fragment, gdzie torowisko tramwajowe autobusowe jest przeniesione na bok. Bardzo ładnie to się według mnie prezentuje. Przy okazji ważnym też aspektem jest ta ścieżka rowerowa, która się ciągnie na całej trasie bezpośrednio do samego centrum Wrocławia. Przy okazji przenieśliśmy się już trochę kawałek dalej. Jesteśmy aktualnie w Muchoborze Małym i to też jest ciekawe miejsce, bo Muchobór Mały, tak samo jak Nowy Dwór, został włączony do granic miasta w 1928 roku. Natomiast co jest ważne, tutaj mieszka też dosyć dużo osób, mniej niż w samym Nowym Dworze, ale na 2022 rok tutaj mieszkało 7,5 tysiąca osób i tu jest dużo elementów starego przemysłu, jak i również właśnie tutaj park biznesu. W ten sposób to będzie dobry dowóz bezpośrednio do miejsc pracy, czy po prostu też miejsc, gdzie trzeba dojechać.
jechać. I tu jeden ze sławniejszych elementów tej całej inwestycji, czyli nowy wiadukt tramwajowo-autobusowy. Bardzo ładnie się prezentuje. Wiem, że już były próby obciążeniowe z tramwajem dla mediów. Tramwaj przejechał, nie było żadnych problemów. I przy okazji dalej jest oczywiście pętla Wrocław Park Przemysłowy, gdzie aktualnie już tramwaje jeżdżą, bo pętla jest stara, chociaż trochę przebudowana w ramach tam inwestycji, nowe środowisko się połączyło z nią. Natomiast co ważne i co chciałem powiedzieć, to naprawdę według mnie bardzo ładnie ten wiadukt się prezentuje. Nie miałem okazji się przejechania nią, bo sam jeździłem po Wrocławiu na monocyklu elektrycznym, który wziąłem ze sobą z pociągiem. Natomiast bardzo ładnie to się prezentuje, chętnie bym się tym przejechał. Wiem, za chwilę zaczynamy zobaczyć na ujęciach, że niektóre osoby, które nie powinny tam jeździć, jak rowerzyści, którzy mają na dole ścieżkę rowerową i pasy rowerowe przez przejazd kolejowy, korzystają z tego przejazdu, bo widziałem na jednym z właśnie z ujęć, które za chwilę zobaczycie, że rowerzyści już tędy jeżdżą, ale nie będę ukrywać, że naprawdę całkiem ładnie się prezentuje. Sam ten wiadukt kosztował dosyć dużo, bo sam wiadukt pochłonął 40 milionów złotych netto, znaczy 40 milionów złotych, tam widzicie właśnie rowerzystę na tym ujęciu, natomiast sama inwestycja pochłonęła 390 milionów łącznie, cała trasa TAT. Całkiem dużo, nie będę ukrywać, ale jeżeli w ten sposób będzie szybsza komunikacja, szybszy dojazd do centrum, to oczywiście warto. No i dalej mamy już bardzo ładną trasę, całkowicie niezależną, jeżeli chodzi o infrastrukturę tramwajową, autobusową i pozostałą część dla samochodów. Bo zwróćcie uwagę, że ta trasa jest teraz tutaj całkowicie odcięta, cały czas prawie prosto, jak w twarz strzelił, bez możliwości właściwie jakiejkolwiek ingerencji dla pojazdów zewnętrznych. Oczywiście w tym miejscu jest skrzyżowanie, jak i również rozjazdy dla tramwajów, które mogą skręcić tutaj w lewo, oczywiście w zależności od kierunku jeżdżenia. Natomiast ważne jest to, że w tym miejscu też tramwaje tutaj skręcają, bo trasa tramwajowa dalej, z tego co wiem, nie jest jeszcze całkowicie oddana do użytku. No, po samym wiadukcie, jak widzieliśmy, jeżdżą tylko i wyłącznie autobusy. Autobusy jadą dalej oczywiście prosto, jak za chwilę zobaczycie tą autostradę tramwajowo-autobusową. Tutaj z tego co wiem, na razie jeszcze nie ma jakiejś wysokiej dopuszczonej normy, jeżeli chodzi o prędkość. Autostradę za chwilę zobaczycie. Znaczy, ja ją tak nazywam, ona oczywiście nie jest autostradą, ale jak ją zobaczycie, to po prostu można się aż rozmarzyć, że czegoś takiego w Warszawie nie mamy. Ogólnie w Warszawie nie mamy też czegoś takiego jak TAT. Tramwaj do Wilanowa będzie mieć fragmenty tatowskie, ale to jest zupełnie co innego. To jest przy okazji ulica Smolecka i ten wiadukt, który właśnie był budowany i wyburzany w tym miejscu. To jest jeden z elementów, który był właśnie przedmiotem też tej inwestycji. I też zwróćcie uwagę, że cała trasa jest bardzo ładnie połączona z całą infrastrukturą dla pieszych, bo po prostu są ładne dojścia do przystanków tramwajowo-autobusowych z jednej i z drugiej strony. Przejdzieliśmy ten długi, prosty odcinek, który widzieliście, bardzo ładnie mi się to ten odcinek podoba. Dalej mamy dworzec w tym miejscu, na którym za chwilę powiem trochę więcej informacji, bo jest to ciekawostka mimo wszystko. Bo to jest dworz, to jest Wrocław Świebocki. No i tutaj oczywiście jest koniec całej inwestycji, czyli plac Orląt Lwowski. Dalej nie wyleciałem, bo miałem problemy z dronem, natomiast w tym miejscu cała ta inwestycja się zaczęła lub skończyła, w zależności od tego, jak chcecie to nazywać. Ważne jest to, że w tym miejscu właśnie jest ten przystanek tramwajowy Wrocław Świebocki. I co mogę powiedzieć o tym? No, Wrocław Świebocki jest dosyć ciekawym stacją kolejową. On został zamknięty już jakiś ładny czas temu, bo w 1991 roku został zamknięty z użytkowania. Natomiast co ważne, są plany, aby on ponownie wrócił na mapę Wrocławia. Jest jednym z ważniejszych dworców i stacji kolejowych w całym Wrocławiu. Został pierwotnie dany do użytku w 1833 roku i planowane jest ponowne uruchomienie ruchu pociągów do tejże stacji w trzeciej dekadzie tego wieku. Czy im się to uda? Nie wiem, ale na pewno byłby to ciekawy element historyczny. Z ciekawostek powiem wam, że ma on 3 perony i oczywiście 6 krawędzi peronowych i jest to stacja kręcowa. A teraz na koniec informacja bezpośrednio ode mnie. Właśnie obejrzeliście film z okiem Awizynosza, który był realizowany we Wrocławiu zgodnie z waszymi głosami w poprzednim sondażu mniejsze z tym. A gdzie pojadę w kolejnym miesiącu? Gdzie się pojawi okiem Awizynosza w sierpniu? Piszcie w komentarzach, a ja wybiorę najciekawsze propozycje, najciekawsze miasta, a później będziecie wygłosować w sondażu mniejsze z tym na karcie społeczności. Obserwujcie i piszcie. Do zobaczenia. Dokładnie jak powiedziałem, jak zawsze pozostawiam wam decyzję, gdzie pojadę do kolejnego miasta i jak to wszystko będzie wyglądać. Dajcie mi znać w komentarzach po prostu, jakie miasta chcecie. Ja później najczęściej powtarzające się miasta wybiorę i następnie z nich stworzę sondaż, gdzie będziecie głosować, do którego miasta pojadę. Najprawdopodobniej jeszcze w tym właśnie miesiącu, bo materiały są, jak widzicie, z lipca, natomiast jest teraz sierpień, bo chwilę mi zajęło oczywiście przygotowanie materiałów i pozostawienie i zrealizowanie innych filmów z Warszawy. Tak ta cała
inwestycja się prezentuje. Co do linii tramwajowych, o których mówiłem wcześniej, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, to macie teraz w karcie, w linku, w opisie informacje na temat tego, jak będą wyglądać te wszystkie nowe trasy tramwajowe po 3 września i trasy autobusowe. Bardzo ładną mapkę tutaj została przygotowana bezpośrednio, więc mogę wam po prostu to pokazać. No i co ważne, no, cała inwestycja się zakończy już niedługo. Nie będę ukrywać, że sam chętnie przyjechał na oddanie do użytku przejechanie się tramwajem, tym nowym wiaduktem, ale raczej nie będę mieć okazji, bo 3 września też parę innych inwestycji się oddaje do użytku, a sam prawdopodobnie będę jeszcze w innym mieście, odpoczywając w zupełnie innych elementach przyrody, no i łącząc oczywiście tematy komunikacji miejskiej. Na koniec powiem jeszcze informacje ważne. Linii tramwaje będą tutaj jeździć co 12 minut w godzinach szczytu. Poza szczytem mogą jeździć tramwaje rzadziej, natomiast ten sam ładny wiadukt ma na tym odcinku na łuku 160 metrów. Tymczasem to było na tyle z tego materiału i jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jest to pierwszy materiał z Wrocławia. Jeszcze 2 inwestycje, właściwie 2 miejsca omówię dla was z Wrocławia. Te filmy powinny się pojawić jutro i pojutrze, tak aby temat wrocławski poleciał szybko, ale żebyście mieli dużą, solidną dawkę informacji, co się dzieje na drugim końcu właściwie Polski, patrząc od Wrocławia, bo nie będę ukrywać, że przejazd pociągiem tam ładne 5 godzin, no to jest dosyć daleko. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!